Montepulciano jest jednym z tych włoskich miasteczek, o odwiedzeniu którego marzą ludzie na całym świecie. To niewielkie miasto o średniowiecznej architekturze położone jest na wzgórzu o wysokości 605 metrów nad poziomem morza. W średniowieczu, dzięki swojemu strategicznemu położeniu na skrzyżowaniu dwóch dróg o dużym znaczeniu regionalnym pomiędzy Valdorcia i Valdichiana, Montepulciano zyskało autonomię, bogactwo, stając się wbrew sobie areną konfliktów i spornych terenów między Florenczykami a Sienenczykami. W 1511 roku Montepulciano stało się częścią państwa florenckiego, które sformalizowało jego znaczenie, rozwijając i rozszerzając plan urbanistyczny, budując imponujące rezydencje, które nadal sprawiają, że historyczne centrum jest tak fascynujące do dziś. Kościół San Agostino założony został w 1285 roku, następnie całkowicie odnowiony w XV wieku, ale renowacje, które przeprowadzono pod koniec XIX wieku, zmieniły pierwotny jego układ, z którego zachowała się jedynie nawa. Montepulciano znane jest również z tego, że to tutaj kręcono zdjęcia do sagi Zmierzch, Księżyc w Nowiu, a także do popularnego serialu Medyceuszach. Wielką miłośniczką sagi Zmierzch jest Ola, dla której przyjazd tutaj był spełnieniem jednego z jej marzeń, a wypisane szczęście na jej twarzy z tego powodu nie mogło zostać pominięte w tej mojej małej filmowej produkcji. Należący do jezuitów kościół del Santissimo Nome di Gesù, czyli Najświętszego imienia Jezus, jest jednym z najnowszych w Montepulciano. Budowę kościoła rozpoczęto w 1691 roku, a pierwszym projektantem był mediolański architekt ojciec Giovanni Battista Origoni. W 1695 roku prace zostały przerwane z powodu problemów technicznych wynikających z budowy fundamentów. 1 stycznia 1713 roku pracę przydzielono sienańskiemu mistrzowi budowlanemu Benedetto Rossi, który ukończył je w 1730 roku pod kierunkiem Ciprianiego. Wewnątrz można zobaczyć freski Antonio Colli i cztery stiłkowe posągi Bartolomeo Mazzuoli, a także trzy ołtarze. Największą uwagę zwraca prawy ołtarz poświęcony Madonnie delle Tre Ave. Ale najważniejszy z nich jest oczywiście ołtarz główny, poświęcony Najświętszemu imieniu Jezus. Ołtarz lewy natomiast poświęcony jest Najświętszemu Sercu. Piazza Grande, czyli Plac Wielki, jest to najwyższy punkt Montepulciano i stanowi jego monumentalne centrum. Znajdują się przy nim główne zabytki miasta wychodzące na plac, takie jak Duomo, czyli katedra, Palazzo Comunale, Palazzo Contucci i Palazzo Tarugi. Od 1500 roku wszystko pozostało prawie niezmienione. Prace nad budową katedry w miejscu dawnego kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętej Marii rozpoczął w 1570 roku niejaki Valentino, ale Ferdinando Primo di Medici listem z 23 marca 1594 roku powierzył dalszą budowę rzeźbiarzowi szkoły Michała Anioła Ippolito Scalza z Orvieto. Budowę zakończono dopiero w 1680 roku, czyli 63 lata po śmierci tego artysty, i po dziś dzień katedra nie doczekała się okazałej marmurowej fasady. Wewnątrz katedra sprawia wrażenie znacznie szerszej i dłuższej niż jej rzeczywiste rozmiary, 28 na 58 metrów. Jej podział to krzyż łaciński na trzech nawach z dużymi filarami podtrzymującymi okrągłe łuki.
Nawy boczne nakryto sklepieniem krzyżowym, natomiast nawa główna sklepieniem kolebkowym. W pierwszej kaplicy lewej nawy znajduje się chrzcielnica Giovanniego d'Agostino, a za nią ołtarz z polichromowanej glazurowej terakoty z 1512 roku, autorstwa Andrea della Robbia. Po bokach dwa marmurowe posągi nieznanego artysty przedstawiają świętego Piotra po lewej stronie z kluczem i świętego Jana Chrzciciela po prawej stronie. W centrum ołtarza postaci świętych, od lewej święty Stefan, święty Bonaventura, święta Katarzyna Sienińska i święty Benedykt. Idąc dalej wzdłuż lewej nawy mijamy po kolei kaplicę świętego Hieronima, świętego Sebastiana, świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, świętego Franciszka Xawerego. W lewym transepcie katedry znajdujemy Madonnę San Martino. Ten fresk, czy bardziej mały obraz wotywny, przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem i świętego Jana Chrzciciela, namalowano w XVI wieku na ścianie domu Fundacji świętego Marcina. Niejaki Vincenzo del Mincio, po przegranej w grze piłką młotkiem, coś w rodzaju dzisiejszego polo, wpadł na świętokradczy pomysł uderzenia jej w prawą skronię młotkiem, który trzymał. Po tym uderzeniu na czole Madonny pojawił się wyraźny duży siniak, a za ten lekkomyślny czyn, jakiego się dopuścił, Vincenzo został natychmiast uderzony udarem, który sprawił, że zachorował do końca życia. Wizerunek Madonny di San Martino został przeniesiony do katedry 6 stycznia 1617 roku, a jego koronacja została ogłoszona 6 listopada 1707 roku. Prawdziwym klejnotem katedry jest stojący za ołtarzem centralnym duży tryptyk Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zamówiony przez arcykapłana Giacomo di Bartolomea Ragazziego u artysty Tadeo di Bartolo w 1401 roku. Centralny panel tryptyku przedstawia monumentalną figurę Madonny w Niebowziętej, otoczonej aniołami, a poniżej 12 apostołów tłoczących się wokół pustego grobu Madonny. Nad Madonną widzimy koronację dziewicy. Te trzy sceny należy odczytywać jako oś czasu od dołu do góry ze śmiercią dziewicy, jej niebowzięciem koronacją. W transepcie prawym katedry znajdujemy kaplicę Najświętszego Sakramentu. Idąc dalej w kierunku wyjścia wzdłuż prawej nawy, mijamy po kolei kaplicę Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, świętej Katarzyny Sienińskiej, kaplicę świętego Kajetana, oraz kaplicę krucyfiksu, która została namalowana w XV wieku przez Sanno di Pietro. Wokół zabytkowego Montepulciano można podziwiać sielskie krajobrazy, wzgórza z winnicami, aleje otoczone cyprysami i starannie uporządkowane złociste pola. Przed kościołem San Agostino znajduje się wieża, na szczycie której stoi drewniana i pokryta metalem Pulcinella, czyli postać Policzynela, będąca jednym z symboli miasta Neapol i znana z komedii dell'arte Teatru Lalek. Bije ona w dzwon co godzinę, obwieszczając nieuchronny upływ czasu. Co Pulcinella robi w Montepulciano? Legenda głosi, że to biskup Neapolu umieścił ten posąg wysoko, ale legenda nie znajduje żadnego odniesienia historycznego. Spacerując po mieście, trudno odmówić sobie wizyty z jednej z wielu kantyn, które zapraszają na degustację lokalnego wina.
Montepulciano, które ze wszystkich win jest królem. Nazwa wina wywodzi się od lat uznania, jakie otrzymywało od poetów i szlachty tamtego okresu, nazywających je winem doskonałym, winem szlachty oraz spośród wszystkich win to jest król. Niektórzy twierdzą, że nazwa szlachetne wino wywodzi się z tych stwierdzeń, ale historia pokazuje, że Adamo Fanetti jako pierwszy nazwał to wino nazwą, którą znamy dzisiaj. Baza wino Montepulciano jest taka sama jak w Chianti Classico, Orcia Doc i Brunello di Montalcino. Jest nią Sangiovese, nazywanym tutaj Prugnolo Gentile. Wino Montepulciano stało się jednym z pierwszych win włoskich, które 12 lipca 1966 roku uzyskały tytuł kontrolowanej nazwy pochodzenia Doc, Denominazione di Origine Controllata. Czego się spodziewać podczas degustacji wina Montepulciano? Szlachetne wino ma głęboki rubinowy kolor, który wraz z dojrzewaniem zmienia się w czerwony granat. Jest pełne o intensywnym, ale delikatnym aromacie, charakteryzującym się odcieniami czereśni, jeżyny i jagód, śliwki, wiśni i oliwki, a także śladami kwiatowymi, takimi jak fiołek, ale także ziół i ziemi. Ma świeży i musujący smak, a akcent taninowy jest dość wyraźny, chociaż wraz z procesem dojrzewania staje się delikatniejszy i bardziej wyrafinowany.